Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję bieżnię elektryczną HMS lub 8. Warto wspomnieć o oznaczeniach lub 6, lub 8, lub 12. Są to maksymalne prędkości, do jakich rozpędzimy maszynę. W przypadku lub 6 będzie to 6 km na godzinę, lub 8, 8 km na godzinę, a lub 12, 12 km na godzinę. Za chwilkę pojawi się wejściówka i zapraszam Was do krótkiej prezentacji. Moc silnika 0,5 konia, czytelny wyświetlacz LCD, zakres prędkości od 1 do 8 km na godzinę, maksymalna waga użytkownika 100 kg, waga sprzętu 29 kg, zintegrowane rolki transportowe, wymiary pasa 120 cm długość, 46 cm szerokość. Wymiary, kiedy poręcz jest ustawiona do pionu, długość 145 cm, szerokość 68,5 cm, wysokość 103 cm. Bieżnię możemy bardzo szybko złożyć. Wystarczy, że pociągniemy za ten uchwyt. On się nam tutaj, zobaczcie, bardzo ładnie schowa. I długość zwiększyła nam się teraz do 147 cm, szerokość została bez zmian, natomiast wysokość wynosi jedynie 9 cm. Zakładam, że zastanawialiście się, do czego służą dwa takie białe kółeczka. Są to magnesy, przyklejamy je do ściany. Zobaczcie, tutaj nie możemy ich przyczepić, ale przy tej rolce, o, ciach, z jednej i z drugiej strony, zaraz Wam to pokażę. Tutaj mam magnesy, tutaj jest ściana i zobaczcie, bieżnia jest w pionie, przykładam ją do ściany, odklejam taśmy i w takiej pozycji maszyna na pewno bezpieczniej będzie przechowywana w pozycji pionowej. Maksymalna prędkość lub 8 wynosi 8 km na godzinę. Uzyskamy ją w momencie, kiedy uchwyt jest ustawiony do pionu. W momencie, kiedy położymy go w poziomie, bieżnię rozpędzimy do 6 km na godzinę. Odległość stopy od podłogi wynosi jedynie 6 cm. Poziom hałasu według producenta wynosi 65 dB. Zakładam, że to jest na maksymalnej prędkości. Aparat ustawiłem około 60 cm od maszyny. Nie będzie tutaj żadnego retuszu dźwięku. Wyłączyłem mikrofon krawatowy, także wchodzę za chwilkę na maszynę i będę Was informował, jaka jest aktualnie prędkość. 2 km na godzinę. 5 km na godzinę. 8 km na godzinę i tutaj te uchwyty zaczęły mi trzeszczeć. Za chwilkę je przytrzymam rękami. O, i ten dźwięk ucichł, ale ja już wiem, o co tam chodzi, także za chwilkę Wam to pokażę. Także utrzymam teraz 8 km na godzinę. Przy prędkości 8 km na godzinę składzie ten siłownik, zobaczcie, jak on lata na boki i wydaje takie nieprzyjemne dźwięki. Nie ma tutaj żadnej śruby, żeby dokręcić, ewentualnie jakąś tam podkładeczkę od dołu podłożyć i ten problem powinien ustąpić. Jeżeli tą gumę w ogóle tak przestawimy, troszeczkę przechylimy na bok, to jest, o, już mniej, ewentualnie tutaj, o, na górze jeszcze to wszystko lata, także jeżeli macie tą bieżnię u siebie, macie ten sam problem, piszcie proszę w komentarzach, czy przy tej wyższej prędkości również Wam to tak klekocze. Zaprezentuję Wam teraz jak osoba o moim wzroście, 187 cm i wadze niestety 100 kg będzie wyglądała na maszynie. Będzie to ekstremalny test dla HMS-a, bo maksymalna nośność, jaką podaje producent, wynosi właśnie 100 kg. Uruchamiamy maszynę wchodząc od tyłu. Pewnym krokiem, raz, dwa, trzy, pojawiają się takie kreseczki, uruchomi się to wszystko automatycznie i tak, sterowanie dzielimy jakby na trzy strefy. Bliżej wyświetlacza to jest pierwsza strefa, jest to przyspieszanie, druga strefa, w której się teraz znajduje, jest to utrzymanie danej prędkości,
Trzecia strefa, troszeczkę do tyłu, zwalnianie i zatrzymywanie maszyny. Wszystko działa naprawdę bardzo fajnie, intuicyjnie. Przejdę do przodu, daję delikatny krok, bieżnia przyspiesza, troszeczkę do tyłu, bieżnia utrzymuje tą prędkość. Jeżeli chcę zwolnić, to zobaczcie, delikatnie cofam się do tyłu. No i tutaj muszę uważać, tak, bo już osoba wysoka, taka jak ja, wchodzi praktycznie na tą tylną rolkę, może spaść, ale nie musi, jest to oczywiście kwestia przyzwyczajenia. Wyświetlacz bardzo czytelny, wszystkie parametry, czas, prędkość, ilość kroków, spalone kalorie, czyli taki standard, jeżeli chodzi o bieżnię elektryczną. Szerokość pasa pod mój wzrost w zupełności wystarcza, czuję się naprawdę tutaj bardzo komfortowo, długość również. Nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Taki standard, no porównałbym to na pewno do Xiaomi K12. Pamiętajcie o tym, że im osoba niższa, tym będzie się czuła na tej bieżni dużo bardziej komfortowo. Poręcz chyba to jest największy minus testowanej dzisiaj bieżni. Nie ma tutaj żadnego uchwytu na telefon, tablet. To wszystko lata dość mocno na boki. Do przodu, no boję się oprzeć po prostu o to, bo czuję, że to się za chwilkę połamie, także służy bardziej, żeby się tutaj delikatnie tylko przytrzymać, a nie napierać ciężarem ciała, bo wtedy uwierzcie mi, że taki zawodnik jak ja chyba to bardzo szybko połamie, no ja nie będę tego testował. Kolejny minus poręczy, uważam, że ona za bardzo jest pochylona do przodu. Zobaczcie, jestem teraz w drugiej strefie, mam utrzymaną prędkość 4 km na godzinę i chcę ją utrzymać, chcę się przytrzymać tych poręczy i mam dość taką zgarbioną sylwetkę, a ręce mam dość długie i gdybym chciał się wyprostować, to automatycznie, zobaczcie, przechodzę do tej pierwszej strefy przyspieszania, no i maszyna mi przyspiesza, a ja chcę, powiedzmy, utrzymać piątkę, no to muszę się garbić. Chcę się wyprostować, to z automatu przechodzę bliżej wyświetlacza i bieżnia przyspiesza. Także tutaj bieżnie, które mają pilota i ten tryb manualny, dużo lepiej, uważam, wypadają, jeżeli chodzi o taki komfort samego treningu. Zwiększę teraz prędkość do 8 km na godzinę, także taki delikatny truchcik, szybki marsz tak naprawdę pomieszany z truchcikiem. I tak, pas sam w sobie się nie przycina, pracuje to wszystko płynnie, trzeszczą te poręcze, zobaczcie, przytrzymam i jest cichutko, a jeżeli puszczę, no to one tam się obijają metal o metal. A dodam, że ona jest w miarę dobrze wypoziomowana, także stoi równo. Także jeżeli chodzi o takie delikatne bieganko, spacery, naprawdę bieżnia, uważam, daje radę. Mówiłem o samych minusach poręczy, ale ma ona jeden bardzo duży plus. Jeżeli chcemy awaryjnie zatrzymać maszynę, gwałtownie przyciągamy do siebie tą poręcz i wtedy bieżnia nam się zatrzymuje. Przejdźmy do podsumowania dzisiejszego odcinka. W fabryce nową bieżnię na 2-letniej gwarancji kupiłem za 2500 zł. Jakość wykonania bez zastrzeżeń, pomijając poręcze. Przeznaczona do chodzenia, wyposażenie w porównaniu do innych urządzeń tego typu dość ubogie. Porównam Loop 8 z Xiaomi K12, gdzie możemy sterować maszyną z pilota i aplikacji. Dodatkowo otrzymujemy dwa tryby, automat i manual. HMS daje nam tylko opcję automatyczną i używając bieżni np. pod biurko może okazać się to mało wygodne, gdyż cały czas trzeba pilnować, w jakiej strefie maszyny się znajdujemy, aby utrzymać daną prędkość. Sterowanie z pilota lub aplikacji jest dużo bardziej wygodne. Sumując, komfort treningu na Xiaomi K12 czy Loop 8 jest bardzo podobny. Troszkę twardszy blat będzie w Xiaomi. Osobiście bym wybrał model K12, który po prostu jest dużo lepiej wyposażony i daje możliwość sterowania z pilota lub telefonu. Jeśli macie u siebie bieżnię HMS, piszcie proszę, jakie są Wasze opinie, wrażenia. Przydadzą się innym, którzy szukają maszyny dla siebie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o tym, że nie musicie subskrybować kanału, nie musicie dawać łapek w górę. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.